No hejka, może słuchajcie, ja wyjaśnię, o co tutaj dokładnie mi chodzi. Przykładowo mamy trzy pary walutowe, czyli mamy tutaj ten trójkąt hedgingowy. Rozumiem, że wiemy, jak się te pary dobiera, tak? Ja mam tu para numer 1, to jest euro USD, para numer 2 GBP USD i para numer 3 to jest krzyż tych dwóch par, czyli mamy euro GBP. I teraz tak, kluczową sprawę odgrywa tu numeracja, tak? Czyli musimy mieć, załóżmy, parę numer 1, musimy mieć parę numer 2, tak? I dopiero później para, krzyżem jest zawsze para numer 3. Tutaj para numer 1, para numer 2 może być zmieszana, to nie ma jakiegoś takiego znaczenia, tak? Ale znaczenie może mieć na przykład dla EA, jeżeli tam wprowadzimy na przykład para numer 1, para numer 2 i para numer 3. Natomiast o co chodzi? Jeżeli na parze numer 1, załóżmy, ona jest kluczowa do tego, jeżeli nie wiemy, co będzie tutaj pierwsze, tak? Jeżeli na przykład otwieramy, powiedzmy, platformę, to pierwszy sygnał możemy mieć na, tutaj na sell, albo możemy mieć pierwszy sygnał tutaj na buy. To zależy od tego, jaki tutaj będzie sygnał. Jeżeli, powiedzmy, tutaj się sygnał otworzy na S, to wtedy przykładowo EA na parze numer 2 również czeka, aż pojawi się sygnał na S i otwiera shorty. Natomiast na parze numer 3, ta para numer 3 to jest para, która hedżuje te poprzednie dwie pary, EA powinna odczekać, aż będzie sygnał na long i dopiero otworzyć longi. To w tym momencie mamy rozegraną sekwencję SSB. Natomiast jeżeli, załóżmy, tutaj na parze numer 1 pierwszy pojawi się sygnał na longa, powiedzmy tak, jak był gdzieś tam tutaj, to w tym momencie EAR będzie rozgrywała BBS, tak? Czyli na parze numer 2 nie będzie grała shortów, tylko będzie ignorowała wszystkie shorty, natomiast będzie czekała, aż pojawi się sygnał na longa i otworzy longa. Natomiast na parze, na tym krzyżu, tak, hedgingowym, będzie otwierała właśnie tutaj w przeciwną stronę transakcję, czyli na shorta. I w tym momencie uzyskamy sekwencję BBS. Ale to mówię, to wszystko zależy od tego, od tej pary numer 1, tak? Jeżeli tutaj będzie pierwsza transakcja na buy, to będzie EA powinna rozgrywać BBS. Jak będzie pierwsza transakcja na sell, to EA będzie rozgrywało sekwencję SSB, tak? Czyli od tego, zależy od tej pierwszej pary, czy tu będzie long, czy tu będzie sell, to później na drugiej parze, w zależności od tego, będzie long albo sell, albo na trzeciej parze, w zależności od tych dwóch par, będzie long albo sell. Ja myślę, że to teraz jest bardziej zrozumiałe. Trzymajcie się, cześć.